zaraz. Nie wypaliłem jeszcze całej strefy rynkowej. Czuję smród. Muszę być już blisko. Gdzie ono jest? Jebane gniazdo. Musi być gdzieś blisko. Pułkowniku, melduję się. To, no, kurde, nie było łatwe, ale udało się. Porucznik Norwood jest wolna. Dobra robota, kapralu. Już wysyłam patrol. Powiedziała, że sama sobie poradzi. To odezwę się później i sprawdzę, czy dotarła. Bez odbioru. Panie pułkowniku, tylko sprawdzam, co z porucznik Norwood. Kapralu, właśnie przeczytałem jej raport. Twierdzi, że zlikwidowaliście cały obóz w Łuczęku. W pojedynkę. No, przecież nie mogłem zostawić jej samej, ser. Bardzo dobrze, kapralu. Kapitan Cory przedstawił was do awansu. Zaczynam rozumieć, dlaczego. Kapralu St. John, jesteście tam? Macie się zgłosić do mnie w sztabie przy najbliższej okazji. Tak jest, oczywiście, sir. Tak jest, oczywiście, sir. Bez odbioru. Znowu gniazda. Strefa lęgowa. Ale cuknie. Muszę to spalić. Oczyścić wszystko.
Chyba wrzucę później. Faktycznie. Muszę wypalić strefę lęgową do końca. Kolejna mobilna jednostka medyczna. Muszę się dostać do środka. Zobaczyć, czy jest tam inny iniektor. Niech no zgadnę. Brak paliwa. No tak, oczywiście. Właśnie tak.
zrobione. Chyba wystarczy. Zielone światło, to dobrze, to zawsze dobrze. No dobra, zobaczmy. Torniro. Ciekawe, czy jeszcze działa. W zdrowym ciele. Mikrorejestrator. O proszę. Panie, mam cię czuć. Nie mam cię wiatr. Żołnierzu, cholera. Nie dotykaj tych drzwi. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. O nie. Serio mówię. To pułapka, dezercja. Co mam? O mój Boże. O Jezu. To się nazywa oddanie sprawie. Kolejna strefa lęgowa. Kolejna i czas się zbawić. Smród gniazda. Musi być gdzieś tutaj. Wrócę później. Dokończę wypalenie tych gniazd. Muszę zjechać do końca tę strefę lęgową.
Jest z nami, otwiera. Witaj, kapralu. Witam, pani sierżant. Tak, bardzo dobrze. Nie mam więcej. Kapralu, uważaj na siebie. Na razie, pani sierżant. Co mogę dla ciebie zrobić? Sama używam tego ulepszenia. Wspaniała rzecz. Okej. Kapralu St. John. Kapralu, z czym mogę pomóc? Sierżancie. Kapralu St. John. Sierżancie? Jasne, mogę to naprawić. Tak jest, sir. Dobry wybór. Dobra. Kapralu, uważajcie na siebie. Kapralu? Czołem, sierżancie. Narka, sierżancie. Moment, otwórzcie bramę. Thank you.
Nadajnik Niro. Nadajnik Niro. No dobra, gdzie on jest? Kolejny rejestr turnieju. Poruszniku, czy my nie za bardzo się do nich zbliżamy? Co się tu stało? Właśnie ruszają, kapralu. Jest 18:00. Czas na kolację. Kolejny rejestr turnieju. Dobrze. Są niesamowite, prawda? Jasne. Jak pan uważa? Notatka terenowa 1833. Jesteśmy w Odbudziła. 217, czyli w jaskini Dog Prairie. Aby zebrać niezbędne próbki z trasy wiodącej do i z wejścia do jaskini. Czyli trzymać się gównianej trasy. To trochę bardziej skomplikowane. Obserwacje potwierdzają, że teoria doktora Andersona do feromonie znaczących drogę jest słuszna. Homo sapiens mutans turba, czyli horda, jak nazywają je miejscowi, wykształciły gruczoły egzokrynne, wytwarzające częściowo lepką wydzielinę, przenoszącą nieznane jeszcze feromony. Muszę powiedzieć, że się nieźle pobierałeś. Nic nie łapiesz. Wiesz, jak mrówki, termity, pszczoły czy osy znajdują drogę do swoich gniazd? Wyznaczają szlaki wiodące do pożywienia? Jasne. Jak one to robią? Widziałaś kiedyś malutkie znaki drogowe? No pewnie, że nie. One używają do tego feromonów, kapralu. Te same chemiczne substancje powstrzymują je przed rozszarpaniem się na kawałki. Więc srają wszędzie i idą za smrodem? Po co ja się wysilam? Chodź, musimy jeszcze zgarnąć te próbki. Racja, kapralu. One srają wszędzie, więc wystarczy iść za smrodem. Może tędy? Chyba uda mi się tu wdrapać. A, wszystko zabite dechami. Muszę znaleźć wyjście. Jakiś rodzinny sklepik. A tylko gdzie jest ten pieprzony krzemień? Kolejne trofea. Nie, nie tutaj. Przemian. No tak. Musi gdzieś tu być. O, proszę bardzo. Przemian. Idealnie. To teraz tylko muszę się stąd wydostać. Ktoś chyba nie wiedział, jak się parkuje. No dawaj, suko. Tak. Dobra, jasne. Parkuj sobie, gdzie chcesz. Zamknij się. Jezu.
Sara, jesteś tam? Mam ten krzemian, który chciałaś. Kapralu St. John, tak, jestem. Mam spotkanie z porucznikiem Weaverem. Kapralu St. John, to kiedy wykonasz dla mnie jakiś nowy kurs? No nie wiem, bo... Weaver! Kapralu, zgłoście się do mnie, jak wrócicie na wyspę. Pójdę herbę z odbioru. Jebany Weaver, co on sobie kurwa myśli? Hej, doktorze, jesteś tam? Tu kapral St. John do doktora Jimeneza. Odbiór. O, St. John, jak tam ręka? Dobrze. Ta maść, czy co to tam jest, no, działa naprawdę dobrze. Może lepiej sam to ocenię. Hej, a tak w sumie chciałem zapytać, jak dobrze zna pan porucznika Weavera? Porucznika Weavera? Znam go tak samo jak innych oficerów. Czemu pytacie? Sam nie wiem. Ja tylko... Bo robię dla nich trochę kursów. Znaczy dla niego i dla porucznika Whittaker. I po prostu wydaje mi się, że on... Że się ciągle naprzykrza i to... Mi się kurwa z tym nie podoba. Porucznik Whittaker potrafi o siebie zadbać. Słuchaj, sędzio. Pułkownik toleruje odrobinę bratania się między oficerami. Na twoim miejscu nie mieszałbym się w to. Rozumiem, doktorze. I proszę się nie martwić o Weavera. Nie jest święty, ale znam gorszych. Jimenez, bez odbioru. Kapralu, cześć stary. Stary, muszę ci coś powiedzieć. Okej. Bo ja cię znam. Znaczy, nie osobiście, wiesz, ale jestem z Farewell. Tak jak ty. Często oglądaliśmy was na mieście z ziomeczkami. W sensie mongrelsów. Jak prujecie na tych swoich maszynach w klubowych kurtkach. Strasznie wam zazdrościliśmy. Zazdrościliście? Naprawdę? Naprawdę. Miałem wtedy mnóstwo wolnego czasu, no bo wyleciałem z liceum, kumasz. Zrobiłem dzieciaka dziewczynie, no musiałem znaleźć robotę. Hej, jak będziesz kiedyś chciał założyć nowy klub, mongrelsów czy innych, to ja się piszę, okej? Okay? Na stówę. Dobra, nie nastawiaj się zbyt. Jasne, stary. Nie, no tak. Czego byś nie szukał, my to mamy. No więc... Trzymajcie się, kapralu. Cześć, kapral. Jak leci? Sierżant... Hej, D. Mam do ciebie pytanie. Co do diabła robi na tym zadupiu chłopak ze wschodniego wybrzeża? No, dokładnie. Służyłem z gościem z Long Island. Trudno pomylić ten akcent. Co nie? Powiem tak. Zanim wszystko chuj strzelił, prowadziłem w sieci stronę unitguns.igotguns.com. Jezu! O kurde, to stąd cię znam. Miałeś taki program w kablówce. Mój stary lubił go kiedyś oglądać. Twój staruszek miał dobry gust. Ale racja, podróżowałem po kraju, jeździłem na zadupie, na targi broni, bazary i takie tam. A, no to chyba na większe zadupie nie mogłeś trafić. Chyba coś w tym jest, nie? Ej, stary, no może jednak coś... Kapralu St. John, uważaj na siebie, jasne? Witam, kapralu. Pani sierżant, jak leci?
No dobra. Dziś to wszystko. Kapralu. Na razie, panie sierżant. Weaver, jak Boga kocham! Co, boisz się odrobiny konkurencji? Wynocha stąd! Jakiś problem? Przepani? Nie, tak sobie gadamy, kapralu. Przepani? O co wam poszło? O nic, po prostu... Weaver sądzi, że każdy problem można rozwiązać, paląc wszystko do żywej ziemi. Pieprzony chuj. Racja, jebać go, masz. Dziękuję. No tylko... Co znowu, Nico? Nie dziękuj, nie dziękuj mi. Zawsze jak mi dziękujesz, ląduję tylko z nowym, zasranym formularzem na jakiś szajs. Zasranym? Ja... No, tak traktujesz moją pracę? Nie tak. Tak oceniasz wszystko, co tutaj robię? Nie. Oczywiście, że nie to. A wiesz, ja nawet nie łapię, czemu wciąż tu jesteś. No to pozwól, że cię oświecę. Przez całe ostatnie 2 lata zabijałem świrusów. Raz za razem także wręcz. Tak bliska, że aż czułem mięso gnijące mi między zębami. Więc jeżeli pracujesz nad czymś, to załatwi ich wszystkich. Jebać to, wchodzę. Ale jeśli mnie tu nie chcesz, to wiesz, wystarczy rozkaz. Przepani. Deacon, czekaj. Przepraszam, okej? Wiesz, ja przecież... Przecież... Dzięki. Doceniam twoją pomoc. Sen John, jesteś tam? Tak, jestem. Tu porucznik Weaver. Ty w ogóle chociaż popatrzyłeś na mój formularz? Widzę, że prawie codziennie robisz kursy dla wiedźmy. Zaczynam się czuć pomijany. Tak, tak. Znaczy, tak jest, sir. Polistyren. Potrzebny jest polistyren. Zgadza się? Tak, zgadza się, polistyren. Jeśli będzie problem ze znalezieniem go, to przy autostradzie 97 na południe od Szemolt jest rozbita ciężarówka. Przywierzy ciśnień. Znajdziesz ją? Ja nie... Dobra, znajdę tę rozbitą ciężarówkę, okej? Przywiozę ten tam polistyren. Proszę tego dopilnować. Bez odbioru. Notatka laboratoryjna 208. Weaver. Boże, skąd się wziął ten arogancki osioł? Niby wiem, że ma doktorat z MIT, ale to nie znaczy, że... Poza tym ja mam 2 doktoraty. 2, kurwa. Dziękuję bardzo. Tak, tylko dokąd mnie to zaprowadziło? No, przynajmniej nie muszę spłacać kredytu studenckiego. Jezu. W każdym razie, dobra, krzemian. Krzemian. Robię notatkę na temat krzemianu. Chcę wykorzystać go, znaczy krzemian, do kontynuacji chromatografii kolumnowej. Kultury drożdży rozwijają się i... Deacon jest taki śmieszny, no bo czy to chleb, czy białka wirusowe, dla niego to samo. Krzemian. Dobrze.
Więc za dzień lub dwa będę mieć dość białek wirusowych do aktywacji przeciwciał. Notatka dla siebie. Nadal potrzebuję cholernej wirówki. Boże, tylko skąd jakąś wziąć? Znowu udało mi się go wkurwić. Off-top na temat Deacona. Po prostu... No bo... Bo... Znaczy się... To dziwne uczucie, jak... To jak znaleźć starą kasetę wideo... Boże, co ja wygaduję? Kasetę z kimś, kogo się kochało i kto... Kto umarł dawno temu... No więc bierzesz butelkę wina i się mościsz na kanapie, a potem siedzisz owinięta w koc i oglądasz raz za razem, w kółko, jeszcze raz. Ale to tylko widmo. Zeszłej nocy byłam w koszarach. Spał. Deacon chce, żeby było jak dawniej. Ale jak to zrobić? Boże. Jak cokolwiek mogłoby być znowu tak jak dawniej. Weź się w garść. Czas wrócić. Wrócić do moich drożdży i krzemianu. No już.